Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj trochę się wypowiem nad komentarzami, które się pojawiły pod moim ostatnim raportem. Oczywiście nie chcę mi się nikomu odpisywać, poza tym też nie mam pomysłu do nagrywania jakiegoś tam materiału, żeby wleciał w tym tygodniu, dlatego stwierdziłem, że fajnie będzie po prostu sobie pogadać o tym, co zostało mi napisane pod moim filmem. Dobra, lecimy, odpaliłem telefon i no to jazda. Łapa duża to duży triceps, sam biceps nie urośnie tyle. Jest to prawdą, oczywiście się 100% zgadzam. Po co dwie głowy, to nie jedna, wiadomo, tym więcej głów, tym więcej możliwości rozrostu danego mięśnia i oczywiście jestem na plus. Byk Sławek, cały czas trzymam kciuki, spoko, dziękuję ci ślicznie, że wspierasz kanał i powiem tak, że też oglądam cię często, nie mam czasu, żeby czasami napisać, ale jestem cały czas, zawsze daję lajka pod twoim filmem, a czasami jak mam, żeby coś napisać, to piszę. Zresztą sam widzisz, że nie czasami jest tylko łapka w górę ode mnie i nie tylko pod twoimi filmami, ale u większości, jak nie mam co napisać, to po co pisać bzdury, tak żeby napisać, to wystarczy tą łapkę zostawić, wiadomo, bo to chodzi o zasięgi, żeby kanały rosły. Obejrzałem, pozdro ze Śląska, oczywiście też pozdrawiam ze Śląska, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, zrobimy wspólny trening i będzie spoko. Koszmarny. Stary, ty masz 42 bica, ale klatę jak u pirata. To nie wiem, czy słabą, czy małą, czy dużą, czy jaki to, czy jakoś tak. Ale fajnie, że napisałeś, fajnie, że też jesteś na kanale. Fajnie, jak z progresją, kilogramy, liczba serii, czy zwiększasz powtórzenia. To jest mały mięsień. Staram się kilogramy, ale nie zawsze jest z siły, żeby tyle dołożyć. Dokładam wtedy powtórzenia. Jak już dochodzę do jakiegoś tam punktu, że kilogramy i powtórzenia nie daje rady, to zwiększam ilość serii. Po prostu, żeby z tygodnia na tydzień była ta progresja, żeby ten trening był coraz bardziej ciężki. Krzysiek. Siema, bawię się w raporty, bo muszę rzucić, a takie publiczne pokazywanie redukcji to też taki hamulec na żarcie. Pozdrawiam. Oczywiście, Krzysiu, masz rację, fajnie się też dzielić. Druga rzecz, będziesz miał pamiątkę, będziesz też widzieć, jak ta redukcja szła. I faktycznie dzielić się takimi informacjami, że redukujesz i że ktoś cię ogląda, wspiera, to nakręca cię oczywiście też do działania, jak najbardziej. Ciężko będzie, nie masz genu do łapy. Jeśli przy tej samej wadze masz tyle, ja przy wadze 79 mam 41,5, ale powodzenia, trzeba mieć cel treningowy, bo bez niego ciężko się zmotywować do ciężkiej pracy. Pozdro. Oczywiście zgadzam się z tobą w 100%. Cel treningowy to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą trzeba przy treningu mieć i trenować, się rozwijać, bo inaczej, wiadomo, przychodzić na trening, zrobić, pozrobić i wyjść. Czasami też jest fajnie, zabawa w trening, ale jak ktoś chce bardziej się zmotywować, to wiadomo, cel treningowy jest spoko rzeczą i przede wszystkim nakręca do działania, a jeszcze bardziej jak idzie to wszystko w dobrym kierunku, to wariujemy i zaczynamy się po prostu starać. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał i że będziecie chcieli więcej takich oglądać materiałów u mnie na kanale. To jest w sumie taki pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, bo szczerze, tak jak wcześniej mówiłem, trudno mi jest zmotywować się, żeby wszystkim odpisać. Lepiej mi się po prostu nagrywa, szybciej to idzie i po prostu mam więcej czasu dla siebie. Poza tym bardzo mi się ostatnio spodobało montaż filmów i po prostu się w to wkręcam tam bardziej. Jak ktoś zauważył, to prowadzę z synem też nowy kanał, taki bardziej zabarwieniem kulinarnym, nazywa się Zjemto. Mamy tam parę filmików, ale będzie więcej powstawać i jak na razie się po prostu fajnie bawimy z synem. Dobra, to jest tyle z mojej strony, mam nadzieję, że taki materiał się podobał i będziecie po prostu mnie wspierać dalej, oglądać, lajkować, subować i tyle z mojej strony. Pozdro i do zobaczenia.